Lokomobila to początkowo przewoźny zespół napędowy zawierający kocioł parowy, maszynę parową i urządzenie transmisyjne. Lokomobila konstrukcyjnie zbliżona była do małego parowozu. Niezwykłą popularność przyniósł jej wiek XIX i początek XX. Szeroko stosowano ją do napędu małych zakładów, pomp, maszyn rolniczych w folwarkach i innych. W zaborze pruskim produkcję lokomobil rozwijał głównie Hipolit Cegielski. Początkowo wzorował się on na lokomobilach angielskich, ale też korzystał z doświadczeń warszawskich fabrykantów. Co więcej, udoskonalał on dalej podpatrzone rozwiązania. W okresie międzywojennym to właśnie Cegielski pozostał jako jedyny polski producent mobilnych lokomobil, nazywanych lokomotywami drożnymi czy parowozami drogowymi. Ich zastosowanie nie kończyło się na rolnictwie. Takie ciągniki parowe używano do ciężkiego transportu oraz jako mobilne źródło napędu dla wszelkich urządzeń. Jak wówczas pisano w prasie, parowozy drogowe mogą pociągnąć uczepione 2 lub 3 wozy ciężarowe. Przewóz ciężarów może odbywać się po ulicach, na szosach, gościńcach powiatowych, a nawet po polach. Lokomobila Cegielskiego stanowi przykład dość dobrze rozwiniętej techniki parowej, która w latach 20. XX wieku była zdecydowanie lepiej dopracowana i niezawodna niż ciągniki napędzane silnikami spalinowymi. W 1846 roku otworzył sklep w poznańskim bazarze przy ulicy Nowej o nazwie Handel Żelaza. Sklep oferował różne proste narzędzia rolnicze. W 1849 roku otworzył w podwórzu przy ulicy Butelskiej w Poznaniu warsztat naprawczy narzędzi rolniczych stanowiący zalążek przyszłej fabryki. Warsztat zatrudniający kilkunastu rzemieślników wyrabiał proste narzędzia rolnicze. Pługi, radła i wozy. 1 lutego 1855 roku Cegielski uruchomił fabrykę machin i narzędzi rolniczych, oferującą 106 rodzajów maszyn i narzędzi, usytuowaną przy ulicy Koziej 7. Gdy władze miejskie sprzeciwiły się dalszej rozbudowie, stale rosnący zakład częściowo przeniósł się w 1859 roku na ulicę Strzelecką, gdzie Cegielski wybudował nową fabrykę wyposażoną m.in. w 10-konną maszynę parową poruszającą machiny warsztatowe oraz we wszelkie udoskonalenia mechaniczne. W kompleksie fabrycznym wybudował również nową odlewnię. Pracowało w niej około 330 pracowników. Cała fabryka natomiast zatrudniała ponad 1000 osób. Fabryka Cegielskiego rozpoczęła w 1860 roku budowę lokomobili parowych o mocy od 4 do 8 koni mechanicznych. Bardzo szanował robotników, stwarzał im możliwie dobre warunki pracy, zapewniał opiekę medyczną i pomoc socjalną. W 1861 roku powołał do życia pierwszą na obszarze księstwa poznańskiego spółkę kredytową. Pokażemy Wam, jak powstaje nowy polski parowóz PT-47. Państwowe zakłady w Cegielski w Poznaniu. Praca jak wszędzie rozpoczyna się wczesnym rankiem. Spóźnień nie ma. Robotnicy Cegielskiego, jedni z pierwszych w kraju, podjęli ruch współzawodnictwa. Miejscem narodzin parowozu PT-47 jest kreślarnia. Gęsta siatka znaków i cyfr, które powoli pokrywają białe arkusze papieru, to pierwszy kształt lśniącej, stalowej maszyny. Z kolei przechodzimy do warsztatów traserskich, gdzie wyznacza się rysunek lokomotywy w metalu.
warsztatach mechanicznych królują obrabiarki. Tu, przy maszynach wyrabiających elementy parowozu, rodzi się najwięcej pomysłów racjonalizatorskich i innowatorskich. Dzięki inicjatywie mechaników pracujących przy dokarkach i frezarkach udało się skrócić proces produkcji lokomotywy do 3 dni. Troska o warsztat i narzędzia, dyscyplina i organizacja pracy dają podstawę do zdobycia zaszczytnego tytułu przodownika pracy. Wreszcie jesteśmy na hali montażowej. Wszystko, co powstało w kotlarni, w warsztatach mechanicznych i w kuźni, płynie do hali montażowej. Tu wyłania się ostateczny kształt maszyny. Praca nad lokomotywą PT-47 dobiega końca. Nowa, lśniąca i piękna płynie nad halą. PT-47. Dzieło polskiego robotnika. Tyle było dni do utraty sił, do utraty tchu. Tyle było chwil, gdy żałujesz tych, z których nie masz nic. Jedno warto znać.